Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby nad umarłymi i nad żywymi panować. Te słowa z listu apostoła Pawła do Rzymian to hasło miesiąca kwietnia, bo dzisiaj 1 kwietnia, sobota. Witam Was bardzo serdecznie. Drodzy, na zewnątrz, na dworze przebija się słońce i to cieszy, bo ja nie ukrywam, że stęskniłem się troszeczkę i za słońcem, i za ciepłem, dlatego że te pierwsze 3 miesiące, które już są poza nami, szybko płynie czas, no, nie dały i za wiele ciepła, i za wiele słońca. I można powiedzieć, wtedy człowiek w sposób naturalny tęskni za tym, czego mu brakuje. Ale dzisiaj chciałbym też powiedzieć o tym, że warto też doceniać to, co mamy. A mamy między innymi, i to jest najważniejsze, Boże Słowo, które prowadzi nas każdego dnia, bez względu na to, gdzie jesteśmy, czy jest zimno, czy jest ciepło, czy świeci słońce, czy słońce nie świeci. Boże Słowo każdego dnia jest dla nas dokładnie takie samo. I dziś dwa teksty. Pierwszy z pierwszej księgi Samuela z 12 rozdziału, gdzie czytamy: Nie porzuci bowiem Pan swojego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje. I drugi tekst z drugiego listu do Tymoteusza z 2 rozdziału. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Wspaniałe słowa przypominające nam to, co jest istotą Ewangelii. To, że Chrystus umarł za nas i że Chrystus pozostaje nam wierny. Że Jego miłość jest ciągle ta sama. To my nie zawsze dochowujemy wierności i o tym też mówi to dzisiejsze słowo. To my zapominamy o tym, kim jest dla nas Bóg, ale On nie zapomina o swoich dzieciach. Nie zapomina o nas. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze: nic nie jest w stanie rozłączyć nas czy oddzielić od miłości, którą mamy w Jezusie Chrystusie. I te dzisiejsze słowa są dalszym przypomnieniem tej prawdy, że Bóg ciągle o nas pamięta. Nawet jeśli jesteśmy jak ten syn, który odchodzi z domu, to w tym domu ciągle czeka ojciec. To w tym domu ciągle czeka ten, który wypatruje naszego powrotu, dlatego że ciągle jest nam wierny. I niech radość tego dzisiejszego słowa, przypomnienie tego, że Bóg ciągle nas kocha, że Bóg będzie nas kochał bez względu na to, gdzie jesteśmy i co robimy, że Bóg zawsze będzie nam wierny, niech pozostaje z nami i niech nam towarzyszy. Nie wiem, drodzy, w jakiej sytuacji się dziś znajdujemy i w jakiej możemy się jeszcze znaleźć. Warto też przypomnieć sobie słowa, które pisze Dawid. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Dziś świeci nam słońce, ale czasami pada deszcz. I warto pamiętać, że bez względu na to, co dzieje się na zewnątrz, co dzieje się w nas, Bóg pozostaje ten sam, Bóg pozostaje ciągle dla nas, bo On dochowuje każdego dnia swojej wierności i swojej obietnicy. Zostańcie z Bogiem, niech Bóg was prowadzi i błogosławi na cały dzisiejszy dzień.